Cześć, z tej strony Ola i Ewelina. Ewelina jest dzisiaj moją modelką. Wykonam na niej makijaż, w którym podkreślimy oko. Wykonamy też mocny makijaż ust. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak wykonać makijaż, to koniecznie oglądajcie dalej. Pierwszy krok w makijażu, czyli krem. Ważna jest odpowiednia pielęgnacja. Mam tutaj przygotowany krem do cery mieszanej, bo właśnie taką cerę ma Ewelina. I będziemy nakładać sobie niewielką ilość. Kiedy wykonujecie makijaż, to musicie pamiętać o dezynfekcji pędzli. Kolejny krok, czyli baza rozświetlająco-wygładzająca. Ja tutaj używam akurat bazy z Golden Rose. Będzie tutaj kilka produktów z tej marki, bo już niedługo pojawi się ona w naszej drogerii. Chciałabym Wam po prostu zaprezentować wybrane kosmetyki. Teraz przechodzimy do kolejnego kroku, czyli do podkładu. Jeżeli na przykład chcecie uzyskać bardziej rozświetlający efekt, możecie zmieszać sobie podkład z przed chwilą zaprezentowaną bazą. I za chwilę będę właśnie rozprowadzać ten podkład za pomocą gąbeczki. Tak musisz zrobić. Trochę przeciągamy na szyję. Jeżeli na przykład czerwienią Wam się uszy, to możecie przeciągnąć trochę podkładem na uszy. Teraz przechodzimy do korektora. Niewielką ilość tutaj. I tutaj właśnie do tego bardzo dobrze się sprawdzą małe gąbeczki. Niewielką ilość produktu też nakładam na powieki, żeby właśnie wyrównać koloryt, ale też będę używać bazy. Teraz przechodzę do przypudrowania twarzy i musicie pamiętać o tym, żeby dobrze rozprowadzić podkład i korektor, żeby nie wchodził on w linie mimiczne, a także w zmarszczki. Ten puder przepięknie wygładza cerę, dlatego też fajnie sprawdzi się pod oczy. Taki trik mogę Wam przedstawić. Jeżeli sobie przypudrowujecie okolice tutaj właśnie koło ust, to można tak sobie wypchnąć językiem te miejsca, no właśnie, żeby one się fajnie przepudrowały, nie? I teraz sobie przejdziemy do dużego pędzla. Na początek sobie sięgam po bazę. Wkładam niewielką ilość bazy na powieki. I teraz wracam do gąbeczki i sobie ją rozprowadzę. No i przechodzimy teraz sobie do makijażu oczu. Zamknij oczy, proszę. No i tak. Beżowy cień. Fajne w czasie makijażu oczu jest wykorzystanie takiego puszka. Ale na przykład możecie sobie nałożyć ten puszek na palec i po prostu jak opieracie rękę i cieniujecie, i wtedy nie niszczy ci makijażu twarzy. Dobra, i teraz przechodzę sobie do cienia przejściowego. Czyli jest to taki odcień pośredni. Mój makijaż będzie w odcieniu bordowym, więc sięgam po taki różo-brąz. Teraz przechodzę do płaskiego pędzelka i do brązu. Staram się też nałożyć przy linii rzęs. Wtedy możecie tak unieść tą powiekę do góry. I nakładam u Eweliny troszeczkę wyżej ten cień, żeby stworzyć takie wrażenie, jakby to oko było większe. Też na przykład, żeby zabezpieczyć ten obszar pod oczami, możecie sobie nałożyć warstwę pudru. Wracam sobie do poprzedniego pędzelka i rozcieram. Teraz sobie przechodzimy do cienkiego pędzelka. Teraz baza z NYX-a. I teraz przechodzimy sobie do takiego pigmentu z NYX-a. Nałożymy go sobie na mokro
i zrobimy nim akcent w kąciku wewnętrznym. Blendujemy ostatecznie. Teraz nakładamy właśnie na górną linię wodną brązową kredkę, żeby zagęścić nasze rzęsy. No i do podkreślenia rzęs użyjemy maskary i ja proponuję dla Eweliny maskarę L'Oreal Volume Million Lashes. Makijaż oczu mamy już skończony i teraz przechodzimy do kolejnych części, czyli podkreślenia brwi, konturowania twarzy, a także do makijażu ust. Makijaż ust będzie wisienką na torcie właśnie dzisiejszego makijażu. I teraz przechodzimy do podkreślenia urody Eweliny i użyję tutaj różu. Właśnie Ewelina ma bardzo ładną cerę. Po dodaniu tego kosmetyku cera wygląda tak świeżo. Teraz przechodzimy sobie do rozświetlacza. Przechodzimy sobie do makijażu ust. I na usta ja proponuję bordową pomadkę. No i jak możecie zobaczyć, makijaż już jest gotowy. No jak się w nim czujesz? Powiedz, czy jesteś zadowolona? Tak, jestem bardzo zadowolona, ale pierwszy raz mam taki makijaż na sobie, taki odważny. I pierwsze słowo, które mi przyszło do głowy, no to drapieżność. Jestem drapieżna, dzięki Ci, Ola. No bardzo się cieszę, że mogłam wykonać ten makijaż na Tobie. No i co, zachęcam Was do komentowania, do subskrybowania naszego kanału i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.